Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale z gry Paladins i dzisiaj przedstawię wam czempiona, który nie że nie lubiłem, ale bardziej mi się optycznie nie podobał. Chodzi o konkretnie Wiktora. Jest to postać moim zdaniem dość ciekawa i kiedy ja grałem całkiem spory okres czasu jeszcze w becie, no to on miał mniej więcej taki wygląd. Natomiast on później został zmieniony na taki i on dla mnie jest po prostu dziwny. No, mnie się wcale nie podoba. Może moje takie jakieś osobiste odczucie, aczkolwiek ten mi się wydawał taki bardziej żołnierski. O, mam na to, na tą postać właśnie skórkę, więc w tej skórce będę grał. Nie czuję się jakbym jakiś dziwnie wygląda po prostu. Czuję się lepiej, kiedy mam taki wygląd postaci. Może to moje jakieś takie upodobanie. I to jest postać na początek moim zdaniem dość dobra, dlatego że kiedy zaczynamy rozgrywkę, no to warto mieć postać dość prostą. I dlatego mamy karabin szturmowy, który co 1/10 sekundy zadaje 135 obrażeń, ma magazynek na 30 sztuk amunicji, no i odległość efektywna 100 jednostek, więc naprawdę spoko. Celownik i celujemy po prostu i nasza szybkość ruchu zostaje zmniejszona o 50%. Jednak no, ostrzał jest celniejszy. Granat ogonkowy to są obrażenia obszarowe. Rzuca granat ogonkowy, który zadaje 750 obrażeń w obszarze. I przytrzymanie Q opóźnia rzut granatem i powoduje szybszy wybuch przy porzucie. Granat ogonkowy spełnia aktywny do 20 jednostek, które wrogów w odległości do 30 jednostek. I nawet naprawdę spoko. I krzątanina. Opuszczasz broń i zwiększasz szybkość ruchu o 65%. Taki do ucieczki umiejętność. Jeszcze mamy zapora, obrażenia obszarowe, wyciągamy lornetkę celowniczą i atakujemy wrogów ogniem artyleryjskim, zadając 1400 obrażeń na obszarze. Użycie tej umiejętności zwiększa 40% naładowania zdolności, a każdy pociąg artyleryjski dodatkowo 20%. Podczas korzystania z zapory poruszasz się szybkością mniejszą o 40%. Wybuch zapory ma promień 20 jednostek. Ponowne aktywacje umiejętności przerywają, więc można ją przerwać. Dość to skomplikowane, no ogólnie dość prosto wtedy zrzuca się 3 ładunki na wrogów, jeszcze jak są obici, to łatwo ich zdjąć. Co do talentów, mamy tryb serii, przestawia twój karabin w tryb strzelania potrójną serią, zwiększając zasięg efektywny oraz wystrzeliwując co 0,4 sekundy 3 strzały zadające po 220 obrażeń każdy. Trening wytrzymałościowy przywraca 300 punktów życia co 1 sekundę podczas trwania krzątaniny. I Shrapnel zwiększa promień eksplozji granatu ładunkowego o 40%. Więc naprawdę spoko postęp. Na początek jak najbardziej możemy się nią bawić. Problem właśnie z moim zdaniem tylko z tą skórką. Komuś się może to podobać. To jest moje osobiste odczucie. Aczkolwiek on mi się strasznie nie podoba. Tu jest Wiktor. I właśnie w takiej skórce sobie zagram. Po prostu mi się wydaje, to jest ładniejsza. Jakoś też nie przepadam za nim. Jest taki, no może, jakoś bardzo skomplikowany. I ja jednak lubię postacie, które można troszkę pokombinować. Nie wiem. Skrzydłowi są do tego fajni najbardziej. Kogo tam jeszcze mam? Na przykład Miw. No nią trzeba umieć fajnie zagrać. Wiktor jest dość prosty. Tak samo Tyra, no już na przykład Lian jest troszeczkę postacią skomplikowaną, no ale to może moje osobiste odczucia, komuś może się Wiktor bardzo podobać i twierdzić, że jest to postać doskonała do jakichś skomplikowanych ataków. No w sumie da się nim zadawać w ciekawy sposób obrażenia, to nie jest tak, że on jest jakiś super prosty. Do nauki gry jak najbardziej się nadaje, potem można poziom wyżej wejść na przykład i zagrać sobie Tyrą, no i potem można kombinować z różnymi postaciami. Ceres też jest dość skomplikowana wbrew pozorom. Ayo wydaje się dosyć taka prosta do nauki rozgrywki, aczkolwiek trzeba umieć położyć tego lisa, bo jak go wystawiam zbytnio na ostro, to on dość szybko wtedy ginie. Tyberiusz też się wydaje łatwy do rozgrywki, aczkolwiek też ma swoje specyfikę i trzeba na nią, jak to się mówi, uważać, żeby nie wpaść w jakieś kłopoty.
destination unknown. Don't know if I'm coming home. Fajne. I bierzemy do granata, by więcej zadawał. Jak to wygląda? No, rzucamy granacik, robi boom. Dobra, fajnie wygląda, powiem wam. Oj, nawet nam jest pokazane, jak nam schodzi amunicja, fajne. I tu mamy krzątaninę, podczas której... biegamy. Naprawdę spoko. Zobaczymy, jak pójdzie. Bo później się okaże, że wcale tak fajnie i łatwo nim nie jest grać. Uciekamy, 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 uciekamy. Okazało się, że spoko byłoby sobie wziąć to właśnie do leczenia. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ktoś by nie mógł leczyć. Trochę za długo chciałem strzelać, no i dostałem za swoje. Ale postać nawet fajna, taka prawie do nauki rozgrywki idealna. Po prostu nie będziemy mieć problemu się wielu rzeczy nauczyć, tak jak działają mechanizmy w grze i tak dalej. No pięknie, nie, no to było już okrążenie po prostu totalne. Aczkolwiek spudłowała z... żebym teraz nie powiedział źle... zatrutych strzał. Strzałek, bełtów, o. O, ale przynajmniej zginęli. Przynajmniej... za bardzo się do przodu wystawiłem i dlatego zginąłem. O nie, zginiemy chyba. O, pięknie, ale to zepsułem. Zamiast biegnąć, to czekałem. Dziwne zachowanie Sky, czemu nie atakowała? Ustawiła się i czekała na to, aż zaczniemy jej klaskać i podziwiać jej atak. Zginiesz, 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 zginiesz. Chyba mnie własny granat zranił. Ja to jestem geniuszem. Psucia wielu rzeczy naraz. Ale nie, postać fajna. Na początek naprawdę fajnie się można pobawić. Ten motyw zbiegania można byłoby lepiej wykorzystywać, ale mi się wydaje, że wolę mieć troszeczkę większe obrażenie od tego granatu. To jest naprawdę przydatne. No i ta arcyzdolność nawet spoko. Łatwo nią zadać duże obrażenia, więc... ma to swoje zalety na pewno. 5, 4, 3, 2, 1.
Aczkolwiek ta skórka mi się na pewno lepiej podoba. Lepiej podoba, bardziej podoba. Dlatego, że no wygląda po prostu... No fajnie. Dlaczego nie chcesz umrzeć? O nie, ale to zepsułem. Znaczy może nie zepsułem, ale Sky mnie tak zaatakowała idealnie. Ale już powoli udaje nam się odzyskiwać pozycję. 24% zajętego punktu. Oj, chyba mnie Tyberius dopadł. Ale przynajmniej udało mi się dość dużo obić naszych przeciwników. Co się na pewno liczy. No Sky nie ma totalnie szans. Uciekaj, uciekaj, mistrzu. Ten granat jest naprawdę skuteczny. Gdzie jest właśnie Sky? To może być problematyczne. A jak fajnie to idzie. Szkoda, że nie umiemy tak punktu fajnie zająć, jak bronić wyspę. Jak nie muszę używać umiejętności, no to nie używam. Więc tą umiejętność użyję, jak tylko wejdą na punkt, po prostu ich zbombarduję. Ale póki co naprawdę fajnie idzie. Eliminacje 18, zabójstwa 2, zgony 6, więc nie jest tych zgonów jakoś dużo. Na początek postać naprawdę fajna, dla mnie troszeczkę mi się wydaje za łatwa, ale... taka monotonna już. Chodzimy i strzelamy, no. Może to jest tylko moje zdanie. Właśnie, napiszcie w komentarzach, co myślicie o Wiktorze, czy wam się ta postać podoba, czy graliście, czy gracie. No ja szczerze powiem, jeszcze za nim nie przepadam. O. Aczkolwiek wiem, że niektórzy gracze, którzy mają go bardzo dobrze opanowanego, no to robią naprawdę niesamowite wyniki, więc trzeba to docenić. Może tak na początek by granatem rzucić. Killing spree.
Proponuję zajmować punkt, a nie zajmować się Ayo, chociaż... Od razu Ceres jeszcze dostała, tak niefortunnie można powiedzieć. O, dostał ktoś. Zajmujemy punkt w trójkę, wtedy szybciej to pójdzie. Active Sky dramatycznie atakuje. Zlikwidujmy Lisa, skoro możemy. Oj, coś mi się tu stało z tym celownikiem. To był taki granat z opóźnionym zapłonem. O nie, zginąłem. Odepchnęli nas, no nie. Powiem tak, strasznie monotonne to strzelanie. Jak się ma cały czas cel przed oczami w sumie. To jest takie moje zdanie przynajmniej, aczkolwiek wiem, że dużo ja na przykład w strzelanki gram i no też ciągle niby strzelam, aczkolwiek to jest, jak to się mówi, wyszukiwanie celów niekiedy, a nie cały czas strzelanie w wrogów, których widzimy. No ale powinno teraz już fajnie wyjść ta ostatnia runda, zobaczymy jak to wyjdzie. Opór stawiają na pewno imponujący. Przywitajmy ich. Kocura trzeba się pozbyć. Gdzie jest Sky? Byłem tutaj. Zadałem znowu 750 mistrzyni. Oj, coś nie wyszło. Chyba jest jakieś ograniczenie odległości. Możliwe, że tak jest. No nie, zginiemy w taki sposób, już przegramy w taki sposób. No mecz był fajny, aczkolwiek przegraliśmy go w troszeczkę głupi sposób. No cóż, czasem się tak zdarza. No ona to była denerwująca. To Sky, naprawdę. Po mojej pięknym zabójstwie ona tak w prosty sposób nie wykończyła. No w sumie tylko dwa zabójstwa, to nie jest aż tak super jakoś, ale skoro zagranie meczu, to zagranie meczu. Ale powiem, obrażenia duże, 137692, czyli naprawdę dużo. Na pewno postać fajna do nauki rozgrywki, to na pewno, tu nie ma o czym w ogóle gadać. Postać do nauki rozgrywki, do takiego ogarnięcia początkowo zasad paladinsów, naprawdę świetna. Aczkolwiek ja nie przepadam. Już powoli będę kończył, napiszcie co myślicie o Wiktorze, jak wam się ta postać podoba, czy może gracie Wiktorem, może... A może uważacie, że Wiktor jest naprawdę świetną postacią i powinno się nią więcej grać. Z mojej strony to tyle. Jeśli wam się podoba, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie ciepło, do usłyszenia, no i cześć!